W środę na swojej czwartej w tej kadencji sesji miejscy radni wreszcie mogli obradować w komplecie. Skład rady został uzupełniony o Piotra Topczewskiego, któremu mandat przypadł po złożeniu go przez Piotra Zadrożnego. Tak wzmocnieni samorządowcy wysłuchali na początek sprawozdania prezydenta o stanie gminy Legionowo. Sądząc ze słów Romana Smogorzewskiego, jest dobrze. Później przyszedł czas na clou programu, tegoroczny budżet. Jego zapowiedź nie pozostawiała złudzeń. Jest to budżet najlepszy z możliwych. Ale najlepszy nie znaczy wcale największy. Po latach bicia budżetowych rekordów, kryzys nieśmiało zapukał też do Legionowa. Na razie stoi jednak za drzwiami. Wyzwań jest dużo, budżet jest trudny. No mamy kryzys, to jest po pierwsze. I drugie, to tak trzeba szczerze powiedzieć, no trochę poszaleliśmy w roku 2009-2010, korzystając z tej koniunktury, że inwestycje były dosyć tanie. Jedno jest pewne, w tym roku budowlanego szaleństwa nie będzie. Dochody budżetu zaplanowano na blisko 154 miliony złotych. Wydatki wyniosą zaś o 13 milionów więcej. Siłą rzeczy mniej pieniędzy zasili też miejskie inwestycje. I to tempo inwestycyjne jest odrobinę mniejsze, ale ono i tak jest wielokrotnie większe niż to było w latach 2002, 2005, 2006 nawet. Także nie jest w tym kryzysie, nie damy się. Myślę, że mimo kryzysu to ten budżet i tak jest bardzo dobry. To jest 30 parę milionów złotych nowych na inwestycje, plus jeszcze 10 prawie milionów inwestycji kończonych. Podczas debaty nad projektem budżetu to właśnie kwestia miejskich wydatków budziła największą ciekawość radnych, tych opozycyjnych również. Gdzie zmniejszamy wydatki? Panie prezydencie, poza inwestycjami, o których pan wspominał, była też informacja na posiedzeniach komisji rady. I czy są dziedziny, w których w 2011 roku w stosunku do roku 2010 zwiększamy wydatki? Niezależnie od radnych PiS, swą troskę o miejskie finanse artykułowali także rządzący koalicjanci, między innymi poddając w wątpliwość sens porywania się w tym roku na przygotowania do budowy akwaparku. Nie wiem, czy będziemy w stanie w takim terminie ewentualnie zbudować ten akwapark. Sytuacja jest jaka jest, mam nadzieję, że się polepszy, ale być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten projekt nie przeciągnął w czasie. Zdaniem prezydenta przeciąganie wyszłoby tej inwestycji bokiem. Podobnie zresztą jak radnymi, zbytnie przywiązywanie się do zawartych w omawianym budżecie liczb. To jest początek roku. No, mam nadzieję, że nam się ten budżet uda zwiększać i wrzucać kolejne inwestycje, które mamy przygotowane. Sądząc z wyników głosowania, radni generalnie podzielają prezydencki optymizm. Tegoroczny budżet poparło 17 z nich. Przeciwko głosowało jedynie 3 radnych reprezentujących miejską opozycję.